Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. No, mamy za sobą ten rok, 2022. To był ciężki rok. Wszyscy wiemy, w jakim otoczeniu biznesowym funkcjonujemy. Natomiast no, patrząc na wyniki ASECO, no, trudno nie być zadowolonym. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. To jest blisko 18 miliardów, no, 17 400 miliardów przychodów. To jest bardzo dobry rezultat. To jest 20% wzrost w stosunku do tamtego roku. Zysk operacyjny miliard 700 i zysk netto rekordowy w naszej historii przekroczyliśmy 500 milionów. 16 nowych spółek dołączyło do naszej grupy w ubiegłym roku. To jest mniej więcej tyle, co, co każdego roku tutaj nie wstrzymaliśmy absolutnie tej działalności, bo ona jest jedną również z naszy, jednym z naszych elementów wzrostu, i przykładamy do tego dość dużą wagę. I oczywiście kontynuujemy. Tą działalność cały czas jesteśmy w fazie poszukiwania ciekawych spółek z ciekawymi z produktami, z ciekawymi kompetencjami spółek, które mogą w jakiś sposób rozszerzyć naszą ofertę. My to dzielimy na różne sposoby, bo z jednej strony jest to dywersyfikacja geograficzna, z drugiej strony jest to dywersyfikacja sektorowa. Może zacznijmy od tej sektorowej: 42% to były przedsiębiorstwa, 33% sektor bankowy. Tam ponad 20% to jest sektor publiczny. No i to jest coś, co utrzymuje się u nas od kilku lat. Cieszymy się, bo faktycznie ta dywersyfikacja w tych trudnych czasach jest ważnym elementem i zawsze, jeśli gdzieś jest troszeczkę słabiej, w którymś regionie, w którymś sektorze, to nadganiamy gdzie indziej i to jest, to jest naprawdę nasza, nasza mocna strona. Patrzymy z pewną ostrożnością, biorąc pod uwagę otoczenie. Biznesowe, nie chcę tutaj wymieniać tego wszystkiego, co się w koło dzieje, no, ale dla nas najważniejsze jest zrobić swoje. My się koncentrujemy na naszych klientach, my się rozwiązujemy, koncentrujemy na naszych rozwiązaniach, na naszych produktach i dostarczamy to, co jest potrzebne rynkowi. To jest dla nas najważniejsze i to do tej pory w naszej historii przynosiło zawsze pozytywny efekt. I mam nadzieję, że również w tym roku tak będzie. Troszeczkę już o tym mówiliśmy, no bo, bo, bo i rynek pracy jest inny, i wyzwania związane z pracą zdalną, i to, co dzieje się za wschodnią granicą. No to są wszystko elementy, które oczywiście musimy brać pod uwagę i w jakiś sposób ważyć i szacować to ryzyko. Ale, no, tak jak mówiłem, koncentrujemy się na naszym biznesie i, i wierzymy, że będziemy znowu skuteczni. Ogłosiliśmy komunikatem bieżącym. Rekomendacje zarządu za to będzie kwota 290 milionów, czyli no rekordowa dywidenda. No rekordowe wyniki to i dywidenda rekordowa. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.